Dlaczego ostatnio Zbigniew Ziobro trochę tak bardziej milczy? Czemu on się wycofał? No wycofał się też ze sporów, ale generalnie medialnie się wycofał. Co on Wypuszcza tak go wina przodem. Znaczy tak, czyli nie, to nie jest tak, że Zbigniew Ziobro prosi Jarosława Gowina, chodź, powiedz coś w moim imieniu. Nie, to tak to nie działa. Nie, on natomiast, go wypuszcza na zwarcie z prezesem. Tak, ja rozumiem. Natomiast nie, to tak nie działa. Natomiast Zbigniew Ziobro w ogóle przyjął inną taktykę, znaczy inny sposób działania, tak bym to nazwał, w tej kadencji, niż to bywało jeszcze drzewiej. No i generalnie mało udziela wywiadów. To nie jest tak, że teraz udziela mnie. On w ogóle mało udziela wywiadów i stara się koncentrować na pracy, a ponieważ jego obszar jest taki, że cokolwiek nie zrobi, to i tak będzie źle, no to uznaje, że być może ta hiperinflacja, jeżeli chodzi o aktywność, nie musi sprzyjać celom, które sobie wyznaczy. No tak, ale pan jest wiceministrem sprawiedliwości. No jak pan odbiera te słowa na przykład Ryszarda Terleckiego czy Jarosława Kaczyńskiego w wywiadach, kiedy oni mówią, że reforma wymiaru sprawiedliwości no nie poszła dobrze, a nawet w ogóle nie idzie w dobrym kierunku? Po pierwsze to było jednak rozróżnienie, jeżeli chodzi o to, co mówił przewodniczący Terlecki i pan prezes Kaczyński, który zwracał uwagę na to, że to nie jest koniecznie nasza wina, czyli wina Ministerstwa Sprawiedliwości, że były obiektywne czynniki, które sprawiły, że nie wszystko się udało, chociaż ja przypomnę, że naprawdę bardzo dużo rzeczy się udało jednak zrobić, wbrew jakby powszechnej opinii. Bo pamiętajcie państwo, że jeżeli chodzi, bo to nie jest tak, że to tylko praca sądów, to jest obszar wymiaru sprawiedliwości, nie, to jest pełno innych rzeczy, które udało się zrobić od na przykład dużej ustawy komorniczej, gdzie nie mamy już tych patologii takich, jak mieliśmy. I to są jakby rzeczy, które się udały, po elementy związane z tym, z obiektywizacją czynników takich jak losowanie składów sędziowskich, czego wcześniej nie było, można powiedzieć, to jest naprawdę olbrzymia zmiana. No jeżeli chodzi o same długość postępowania, no to są też obszary, gdzie ta sytuacja się poprawiła. No ale są rzeczywiście takie, gdzie się pogorszyła, tylko proszę pamiętać, że to nie jest tak, że tutaj wszystko zależy od ministerstwa, dlatego że w tej chwili mamy system taki, gdzie sędziowie sami sobie wyznaczają swój kalendarz, każdy by chciał mieć taką pracę. No i są tacy sędziowie, którzy wolą pracę celebrycką niż na sali sędziowskiej, a ponieważ sędziów nie mamy aż tylu, żeby to nie miało wpływu na ich pracę, no to to są też rzeczy, które no nie są bez znaczenia w tym całym bilansie.